Witajcie! Sprzęt działa. Tutaj, słuchajcie, zrobiłem. Robert mi podpowiedział, żeby dać łańcuszek. No i teraz, aha, i tu przedłużkę sobie zrobiłem jeszcze do sprzęgła. I teraz łazi jak w osobówce. Także to mi trochę zeszło. Aha, i jeszcze tą blachę tutaj dałem, widzicie, bo miałem tylko pół. Tak ją na druty złapałem i gitara, bo nie ma czasu. No i co jeszcze ciekawostka, słuchajcie, siano wyschło. Trochę wieje wiatr i to suche jest, nie wiem czy to nadaje się do czegoś, czy tylko do zaorania, ale jak ja to wszystko opierdzielę, to jak ktoś w pobliżu jest i chce to sobie wziąć, pozbierać, ja się nie znam na tym, nie wiem czy się nawet do zbierania nadaje, ale gratis jest. Dobra, działamy, to dla czasu. Najgorsze jest, wiecie co jest najgorsze w życiu? Właśnie miałem wam zapytać się was, co jest najgorsze w życiu? No i jak klasyk mówi, najgorszy jest wiatr. Bo jak jest ciepło i jest wiatr, to jest zimno. Trójeczka? Nie, dwójeczka. Aha, nie, najpierw wałek. Rozpędzimy dziada. O, widzicie dlaczego? Cały jak chochoł będę zaraz. No i ekstra. Na to czekałem całe życie. To jest bez sensu. Kpina i żart. Będę jeździł tylko w jedną stronę. Zrobię tej roboty mniej, ale przynajmniej nie będę wyglądał na to bosko. Takie rzeczy, słuchajcie. Co to jest? Też ruda? Nie, to jest. Ale takie rzeczy to trzeba od razu wywalić z pola, bo to nie są żarty. Włączamy.
mnie złapie ziemi kawałek po dzikach. Wtedy się tak mocno przytyka. Tak sobie myślę, że chyba dobrze zrobiłem, że to wygniotłem broną. Bo jakbym od razu poszedł w to zielsko i takie coś trafił, to mogłoby być bardzo niedobrze. Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ważna rzecz.
No i co, słuchajcie, środa. Czasu coraz mniej. Jak to wszystko ogarnąć? No to jest pytanie. Bo mówicie, że ja to traktuję jak hobby. Nie, moi drodzy, to nie jest hobby. Chociaż po części na pewno, ponieważ bardzo to lubię, ale więc to jako tako sama praca dla mnie nie jest. Ale na wszystko trzeba zarobić. Nawet na tego traktorzystę, żeby tu jeździł, robił. W każdym razie doszedłem do wniosku, bo wy mi dużo radzicie, ale radzicie w ten sposób, że wy wiecie, o co chodzi, natomiast mi jest ciężko czasami coś zrozumieć. Ja do tej pory, jak widziałem orkę, to ktoś to zaorał i leżało. I ja myślałem, że to tak trzeba. A to tak nie trzeba. Tak trzeba, ale zimą. Latem to trzeba zaorać i od razu bronować. A tego nie wiedziałem. A ja wiem, połowa się będzie śmiała, ale nie o to chodzi. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym.